zacznę może od takiego trochę przykrego stwierdzenia, ale ono jest i funkcjonuje. Otóż człowiek jest gatunkiem, który spośród wszystkich żyjących gatunków najbardziej niszczy środowisko, w którym bytuje. To ironią jest myślący, ale jak widać, tego umysłu nie do końca właściwie używa. I oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, ale na wiele rzeczy, które się wokół nas dzieją, na pewno tak. I te zmiany, które następują, które pewnie, jak tu było mówione, następować będą, jeśli chodzi o wielkość opadów, no, dają wiele do myślenia, bo już dziś widać, że brak śniegu, brak wilgoci, która w jakiś taki powolny sposób przesiąkała do gruntu i była zatrzymywana w glebie, tego w tym roku bynajmniej, a i w minionych latach nie ma. Więc musimy podejść do spraw gospodarki wodą o wiele bardziej rozsądnie, aniżeli dotąd. I to, co się dzisiaj dzieje, czyli no, to wszystko, co nas otacza, czym się posługujemy, sprawia, że tej wody zużywamy o wiele więcej na osobę, aniżeli to było w latach minionych. I chcę powiedzieć, że aby zatrzymać wodę, no my jako regionalna dyrekcja właściwie uzgadniamy dla samorządów, dla inwestorów, albo współdziałamy, albo też sami prowadzimy postępowanie o decyzję środowiskową będącą pierwszą decyzją przed wszystkimi innymi decyzjami, które są w procesach inwestycyjnych. I tam staramy się zwrócić uwagę na to, żeby we wszystkich tych inwestycjach pozostawała jakaś ta biologicznie czynna powierzchnia, która by mogła właśnie zagospodarować wodę w miejscu jak najbardziej, żeby nie wszystko było zabetonowane, zadaszone, a takie są tendencje, powiem, jak ktoś ma jakąś działkę, to ktoś chciał ją wykorzystać do polu i całą ją zabudować, zabetonować, zakostkować, gdzieś tę wodę odprowadzić, a następnie gdzieś tam płynie. Takie efekty tego typu rozumowania, myślę, że i Tomaszów już przeżył, bo chociażby cała zabudowa tej firmy producującej płytki sprawiła, że tam był teren polder zalewowy, dzisiaj go nie ma i przy jakichś nawałnych deszczach ta woda gdzieś podziać się musi. Również i fakt, że no, nie szanujemy zbytnio zieleni, która nas otacza i w momencie, kiedy przeszkadza nam jakieś drzewo w inwestycji, to absolutnie chcielibyśmy się go pozbyć. Z nasadzeniami zastępczymi bywa różnie, nawet jeśli są one wykonywane, to one są później niepielęgnowane i właściwie efektu z tych nasadzeń wielkich nie ma. Więc pozbywamy się również tego obiegu wody, bo jak to było powiedziane, ta brzoza wyciągnęła tę wodę, ale ta woda odparowała i ona wróciła do obiegu. Również pozbywamy się miejsc takich, które retencjonują wodę. No, największym takim rezerwuarem wody to są torfy. Brak tych terenów torfowych sprawia, że tej wody w takim, że tak powiem, magazynie jest coraz mniej. Również myślę, że brak takich polderów zalewowych, które w momencie, kiedy tej wody jest więcej, kiedy można byłoby ją zatrzymać, a nie odprowadzić prosto tam kolejnymi rzekami do Bałtyku, to też jest temat, który musi być. Myślę, że on jest rozważany, bo ostatnio chociażby słyszałem, że wreszcie ten polder Golina, co prawda jeszcze na Wielkopolskim już, ale nawarcie ma wreszcie zacząć funkcjonować, czyli Skarb Państwa wykupić tereny i będą one przeznaczone po to, żeby kiedy ta woda być może przyjdzie, będzie można ją zatrzymać.
Jeśli chodzi o rolnictwo, to wspomniane, no to też musimy wreszcie postawić pewien kres, pewne, myślę, kwotowanie DJP na terenie, bo Tomaszów jest, znajduje się w bliskim sąsiedztwie, właściwie wody, które płyną do zbiornika Suriowskiego, otoczone są gminami bardzo hodowlanymi. Myślę, że wydając uzgodnienia bądź decyzje na produkcję, bo to już jest nawet produkcja, nie hodowla trzody chlewnej, to powiat piotrkowski tych decyzji gdzieś 70% województwa konsumuje. Także to tereny, gdzie, no nie wiem, gminy tutaj Wolbusz, Moszczenica, Grabica, Wola Krzysztofolska, Rozprza, to stamtąd to by trzeba było ludzi ewakuować, bo tam już jest takie przesycenie produkcją, że efekty tego no, czuć, a i też widać, myślę, również w kwestii zbiornika. Polaryzacja produkcji, czyli to, że kiedyś już mamy, że tak powiem, w przeszłości, że w każdym gospodarstwie były różne zwierzęta i była potrzeby również i tereny zielone, bo było potrzebne siano. Dziś, jeśli jest produkcja trzody chlewnej, a nawet jeśli w gospodarstwie jest łąka, to tę łąkę się bardzo chętnie zaoruje, no bo po co mi siano, więc tereny, które są takim buforem sedymentacyjnym dla ścieków przy rzekach, są zaorywane, czyli likwidowane są te bufory sedymentacyjne, które by mogły zabezpieczyć przed ściekami. A tak się akurat dziwnie składa, że rzeki płyną dolinami, a nie górkami. Woda stąd też z tych zboczy spływa w tamtym kierunku i efekt jest taki, jaki doświadczamy tutaj. I różne, że tak powiem, badania, które były prowadzone, jedynie stwierdzają fakt. Natomiast no, nie poprawimy sytuacji, jeśli nie zrozumiemy, że trzeba inaczej, trzeba po prostu inaczej. No, i trzeba też się położyć kres, że kiedyś nam na tym terenie możliwości produkcyjne są takie i koniec. Większych nie ma, tak jest już w krajach zachodnich, Danii, Holandii, gdzie tak jak u nas było podobnie z kwotowaniem mleka, że jedynie można, że tak powiem, ponowić produkcję w momencie, kiedy ktoś tą produkcję, zaniecha. Czyli nie można wiecznie zwiększać tej obsady DJP. Także to są takie działania, które muszą być czynione, aby nie dosyć, że ta woda pozostawała, ale też jakość tej wody była należyta, bo cóż nam po wodzie, która była będzie nieprzydatna do niczego. No, w ramach regionalnej dyrekcji, poza tymi sprawami ocenowymi, które prowadzimy, również mamy nadzór nad obszarami Natura 2000, rezerwatami, ale również uzgadniamy prace na rzekach odtworzeniowe, udrażniające. I tutaj też staramy się w jakiś sposób powstrzymywać chęci jakichś prostowania tych rzek, czyszczenia, pogłębiania, no bo one na pewno może dla co niektórych interesariuszy, którzy chcą, że tak powiem, no, bliżej tych rzek gospodarować i zabudowywać, tak, ale per saldo do niczego dobrego to nie prowadzi. Również myślę, że zresztą to też już państwa na zachodzie przerobiły te prostowanie i udrażnianie rzek, dzisiaj wracają, renaturyzują te rzeki. Także no, pewnie rzeczy można uniknąć, obserwując to, co im już zrobili i z czego się wycofują. Często może trzeba wykorzystać to, że może kiedyś nas nie było stać na to, kiedy by trzeba było meliorować. Już minęły czasy, kiedy na dożynkach KGW śpiewało, a na Kujawach zalało, bo tam drenu za mało. Dzisiaj już tego problemu nie ma, ale na Kujawach jest sucho jak u nas, więc problem jest niebagatelny. No, trzeba też powiedzieć, że niedaleka kopalnia odkrywkowa
też myślę swoje zrobiła w tym zakresie, bowiem ilość wody, która została odpompowana z tamtego terenu i poprzez rzekę Widawkę, która pewnie gdyby nie ta woda z odkrywki, to byłaby to jakiś siurek, a może w ogóle by nie płynęła, taka obobrzeżka Niedzierz, gdzie przestała płynąć, bo nie ma już, że tak powiem, zasilania. Także to są takie rzeczy, z jednej strony są te rzeczy niezbędne dla rozwoju cywilizacji, dla zabezpieczenia potrzeb ludzkich, ale z drugiej strony sprawiają, że ponosimy konsekwencje tych naszych działań i wygód poniekąd właśnie w ten sposób. Masa odwiertów, które rolniczy, które ma potrzeb podlewania upraw polowych, tego jest bardzo dużo. Są gminy, które właściwie już tam skarżą rolnicy na siebie, że ja mam decyzję, on nie ma, tylko dlatego, że mu wodę podbiera, czyli po prostu już w jego odwiercie brakuje, bo sąsiad, że tak powiem, się wiercił i zabrał tą wodę. Także obyśmy nie musieli się właśnie bić o tą wodę, tak jak już to w świecie jest, ale sytuacja w naszym kraju z wodą jest trudna i tutaj trzeba dorobić się, że chyba jest to rzecz najważniejsza i nieraz ja myślę, że gospodarka wodą jest ważniejsza aniżeli inne sprawy, chociażby kwestia energetyczna, bo też ważna, ale bez wody myślę, nawet jeśli będziemy mieli wszystko inne zapewnione, żyć raczej trudno będzie. To tyle, bo długo by można mówić. Dziękuję bardzo, panie rektorze.